ma bardzo nietypowe imię, jak taki kaczor w kreskówce. No, Donald w sensie. No. McDonald. No i to jest nasz prezydent, prawda? Czy cię mylę? Nie? To nie wiem kto to. To nie jest nasz prezydent? Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na Polach Nicości. Kupiłem sobie kawę Five to Go i będę sobie spacerował teraz i opowiadał do was w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym odcinku. A co będzie tematem? Może się co nieco domyślicie, a może nie. Jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł tego dzisiejszego odcinka, ale będą tutaj za chwilę urywki jednego z programów na YouTubie. Jednego z programów, który pojawia się cyklicznie i nazywa się on Matura to bzdura. Tak, Matura to bzdura. Bardzo ciekawy program. Okej, w tym odcinku prowadził go prowadzący ten program razem z gościem, bo oni zawsze zapraszają gości. Tym razem był to Mazurek, polskojęzyczny dziennikarz. Ale zostawmy na razie jego polskojęzyczność na bok, tylko skupmy się po prostu nad tym, jakie pytania były zadawane losowo przypadkowym młodym ludziom spotkanym gdzieś tam na terenie, nie wiem, jakiejś uczelni, gdziekolwiek to było w Polsce, w Warszawie chyba. Tak? I jakie oni mieli pytania, a jeszcze jakie były ciekawsze ich odpowiedzi. No, bo odpowiedzi mogą was zaskoczyć. Aczkolwiek chciałbym to jeszcze później skomentować, omówić i powiedzieć, że właśnie tacy ludzie chodzą głosować. Takie mamy społeczeństwo. Dobrze, o tym będę mówił za chwilę. Teraz już zapraszam was na ten odcinek z cyklu Rozmowy przy kawie. Ja sobie spaceruję tutaj. Kurde, już jadę jakieś auta za mną. Ładny wschód słońca. Z tej strony będzie ładniej widać. Z tej strony tak powinienem iść w tamtą stronę, ale tu mam kawałek tej drogi, także muszę iść na razie tam. Dobra. Nic. Zostańcie razem ze mną, no i zobaczycie. Będzie ciekawie i nie wiem, czy śmiesznie, bo na to to trzeba chyba płakać już, a nie śmiać się. Kto jest obecnie prezesem Rady Ministrów, a kto premierem Polski? To jest to samo. Tak, prawda. I kto jest w takim razie? Mateusz Morawiecki. Tak. Premierem Polski jest Morawiecki. A prezesem Rady Ministrów? Rady Ministrów? Nie mam pojęcia. Premierem Polski jest chyba pan Kaczyński. Na M. Macierewicz. Tam widać ładny taki właśnie wschód słońca. I ładne niebo jest, tak? Ale ja nie idę tą drogą. Nie idę, bo wiecie co, ja już tam kiedyś szedłem, to mnie psy zaatakowały, bo tam one wolno chodzą sobie tak przy takim domu i nie, tamtędy nie można iść, bo te psy się znowu na mnie rzucą. A tutaj nagle się rozjeździli, jeżdżą samochodami o tej porze. Kurzą tylko, bo się kurzy. Mieliście okazję zobaczyć krótkie jakieś urywki z tego programu właśnie. Matura to bzdura. Jakie było pytanie? Jaka była odpowiedź? Wybrałem jakieś tam kilka fragmentów, ale będę ich wybierał więcej na prawie tak zwanego cytatu i one będą gdzieś tam poprzedzały moje wypowiedzi, nawet w trakcie. Będzie dużo takich cięć, że będziecie mogli zobaczyć mnie mówiącego, a za chwilę jako przerywnik po prostu to, co odpowiadali tamci napotkani ludzie, tak? Młodzi ludzie, którzy zostali spytani o różne rzeczy, o premiera, kto jest premierem, kto jest prezesem Rady Ministrów, tak? Oni nie wiedzą, że jedno i drugie to jest to samo, tak? Nie czają tego, nie znają się. Pomylili Mencena z Dudu. Mencen z Dudu. No co to było też? Albo że Donald Tusk to jest McDonald, tak powiedziała jedna dziewczyna. Nie no, po prostu no, wiecie co? Co tu dużo mówić? Tego pana ani trochę nie kojarzę. Nigdy go nie widziałem. No i to jest nasz prezydent, prawda? Czy się mylę? Nie? To nie wiem kto to. To nie jest nasz prezydent? Meny ty z E. My eny ty z eny. Men. Co? Nie. To już to. Ale teraz dobrze, skupmy się. Postarajmy się zachować powagę sytuacji. Chociaż ciężko. Ciężko w tej kwestii. Naprawdę, wiecie co, można się pośmiać,
można sobie trochę pożartować, pośmieszkować, oglądając tego rodzaju program, ale jest to tragedia. Dla mnie to jest tragedia. To jest po prostu obraz tak zwany nędzy i rozpaczy. Mój dziadek tak lubił powtarzać i mówić tak do mnie. Często cytuję jakieś tam powiedzenia mojego dziadka. I on tak mówił, obraz nędzy i rozpaczy. To jest właśnie to. Oglądając taki program Matura to bzdura, bardzo często, właściwie to każdy jeden program, jak sobie tam zobaczycie, to ludzie nie wiedzą podstawowych rzeczy. I to nie jest tylko o politykach. Bo powiedzmy, że nie wszyscy muszą wiedzieć te rzeczy, choć aczkolwiek to były podstawowe gdzieś rzeczy, no. Idąc do wyborów, oni powinni to wiedzieć. Oni powinni to wiedzieć. Powinni wiedzieć, ale oni niestety tego nie wiedzą. Nie, nie Trzaskowski. A prezesem Rady Ministrów? Rady Ministrów? Nie wiem, Ziobro? Nie mam pojęcia, nie wiem. I przerwa trochę na kawkę, żeby sobie łyknąć. Doszedłem do skrzyżowania, ale tam nie idę, bo tam jest jeden wielki piach i będę cały ukurzony, a nie chcę tego, chcę tego uniknąć. Tam prowadzi taka droga do kościoła. No i też nie idę. Wrócę się po prostu tędy, którędy przyszedłem. Tak, dokładnie. Oni nie mieli też wiedzy z innych podstawowych rzeczy. Na przykład, teraz już nie będę robił jakichś cytatów, bo ja nie będę tego szukał z tych innych programów, bo to pojawiało się w różnym czasie, w otchłaniach YouTube'a i nie wiem, czy mógłbym to znaleźć. Ale nie wiedzieli o podstawach geografii, na przykład gdzie Polska leży, tak, gdzie są jakieś miasta w Polsce, zaznaczali, nie wiem, Szczecin, że jest gdzieś w ogóle tam, gdzie jest Gdańsk i tak dalej, tak? Na takiej pustej mapie, no. No nie wiedzieli po prostu nic. I my mamy takie społeczeństwo. To jest takie tak zwane gówno społeczeństwo. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I ja nie chcę obrażać tych ludzi, którzy brali udział w tym programie. To nie jest mój cel ich obrazić. To jest tylko mój komentarz prześmiewczo-polityczny. Performance artystyczny. A dlaczego nie? Taki, jakim jest artyzm, który jest tutaj od zalania dziejów, jak tutaj chodzę. Gdzie jest? Zobaczcie. Coś wspaniałego. Deska sedesowa. Można tutaj normalnie przycupnąć i jeszcze coś zrobić na niej. Coś wspaniałego. O Boże, ja nie wiem, Kaczyński? Coś wspaniałego. Nie no, to jest oczywiście żart, ale jeżeli chodzi właśnie o tych ludzi, którzy tam udzielali odpowiedzi na te zadane pytania, to oni, no niestety nie grzeszyli inteligencją. Ja wiem, że mi się później dostanie w komentarzach, że niektórzy będą pisać, że znowu pluję na Polaków, jaki to ja jestem i tak dalej. Piszcie se, co chcecie. Ja nie będę się wiecznie ze wszystkiego tłumaczył. Nie będę wiecznie po prostu odpierał te tak zwane trywialne argumenty. Trywialne, bo ktoś, kto ogląda te filmy, nie ogląda ich ani od początku do końca, tylko czasami na podstawie tytułu. To jest tak, jak wiecie, na Facebookach czy na jakichś innych gówno społecznościowych mediach ktoś coś udostępni, czy są jakieś wpisy z różnych stron i jest podany tytuł, a ludzie już po tytule piszą komentarz nawet nie czytając tego, co tam jest napisane. Oni nawet nie czytają, tylko piszą już komentarz, tak? I to jest tak samo z tymi filmami. Tak samo się dzieje tutaj, że niektórzy w ogóle nie obejrzą nawet, albo obejrzą tylko pierwsze jakieś dwie minuty i później są mistrzami klawiatury. Tacy mistrzowie klawiatury, jak mistrzowsko huczy ta karetka, która tam jedzie. Znowu huczy. Jak ja nienawidzę tego miejsca. Nienawidzę tego miasta. To jest miasto. To miasto to jest takie, jak powiem wam, jak to tutaj. Tego też nie było ostatnio. Nie było. Znowu podpalili. Podpalili. To jest całe spalone za mną. Cały spalony teren. Oni to podpalili, bo tam było spalone obok w jednej części, a teraz widzę, że spalili tutaj. Jak nas nie było w weekend, jak byliśmy widocznie na wsi. Tak, musieli to tutaj spalić. No. Dlaczego nie? Po prostu rzucili pudełko zapałek i się zjarało. Siobro? Nie. Sasin? Czy będzie Jarosław Kaczyński, czy nie? Nie. Ja zaczekam teraz, aż przyjedzie ta karetka, czy cokolwiek tam hucy. Bo mnie to wkurwia.
To jest pan Hołownia, Szymon Hołownia. Bosak. A, bardzo... to jest chyba już minister, tak mi się wydaje. Czego minister? Edukacji? Czarnek? No. To jest pan Krzysiu Hołownia. Jeśli chodzi o Hołownię, to tak? Zgoda. A imię z imieniem? Okay. Nie, no właściwie Krzysztof to jest bardzo ładne imię, Szymon się nie obrazi. Jeszcze słychać ten ambulans, bo on tam gdzieś krąży, ale już trochę mniej. I przynajmniej nie huczy mi tak w głowie, że mogę się troszkę skupić nad tym, co chcę wam powiedzieć. Natomiast latają tutaj jakieś wrony, czy tam kruki. Strasznie dużo ich lata, słychać jak tak sobie kraczą. Zresztą popatrzcie też na niebo. Zobaczcie, co się dzieje, ile ich tu lata. Jakie normalnie zbiegowisko. Zaczęły dzień normalnie, no. Tyle ich tutaj jest. A co oznacza skrót ONZ? Organizacja Narodów Zjednoczonych. Spoko. Organizacja... Narodowa może? AZ? Zdrowia? Oficjalny narząd zdrowotny. Żeby mi się któraś nie zesrała na głowę, ale to wtedy będę miał szczęście. Tak sobie to trzeba tłumaczyć, tak? No, ale przejdźmy jeszcze do tych ludzi, którzy właśnie odpowiadają na tego rodzaju zadane pytania. W takim programie, jakim jest Matura to Bzdura. Ten program obnaża po prostu wiedzę, jaką mają Polacy. Obnaża. Po prostu ja jestem przerażony tym i ci ludzie naprawdę idą do głosowania. I też jest taki program w Super Express bodajże, gdzie chodzi taki reporter gdzieś tam po placach targowych, przepytuje różne napotkane osoby, ale już nie zadaje takich pytań jak w Matura to Bzdura, tylko on zadaje jakieś takie pytania na temat polityki bieżącej, tak, co się dzieje, na temat sytuacji, na temat Kaczyńskiego i później, zwłaszcza takie starsze osoby, które oglądają TVP, one się kłócą się strasznie z tymi, którzy gdzieś tam stoją w tak zwanej opozycji, bo znajdą się i tacy na placu, którzy są przeciwko PiS-owi i tacy, którzy są właśnie za tym PiS-em, tak? I wtedy dochodzi do takich starci. No i to się tak klika, dobrze ogląda się, bo ludzie lubią sobie popatrzeć. H-O-L. Hołota? Hołota. Połączyłeś go z gołotą, powiem ci. Jak ci starsi ludzie się kłócą? PiS? Prawo i Sprawiedliwość. Polska i Sprawiedliwość? Partia. Nie wiem. Później jest I jako łącznik i S to? Nie społeczna. I na podstawie takich właśnie reportaży, nawet jak robi ten gówniany Super Express, takie zadane przypadkowo pytania też na ulicy, czy też program Matura to Bzdura, to wychodzi na przekroju po prostu takiego społeczeństwa, jak to społeczeństwo funkcjonuje. W jakim świecie oni żyją, co oni wiedzą, tak? Bo ja nie twierdzę, że każdy musi być omnibusem, że każdy musi wiedzieć wszystko, że każdy pozjadał wszystkie rozumy. Ja też nie pozjadałem wszystkich rozumów, ja też nie wiem wszystkiego. Na przykład powiem wam, w tym programie Matura to Bzdura, ja nie znałem odpowiedzi na jedno pytanie i przyznaję się, nie wiedziałem, kiedy zostało wprowadzone prawo wyborcze dla kobiet. Od kiedy Polki mają prawa wyborcze? Od razu pierwsze, czyli około 1918-20. Tak, mogę być jednym z pierwszych krajów, które dały kobietom prawa wyborcze w Europie. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia po prostu. I jakbym strzelał, tak jak tam strzelali niektórzy swoimi odpowiedziami, jak z karabinu maszynowego, ślepakami, no to ja bym strzelił tak samo. I pewnie moja odpowiedź byłaby mocno błędna. To nie jest trudne. To jest Donald Tusk. Ma bardzo nietypowe imię, jak taki kaczor w kreskówce. No, Donald w sensie. No. McDonald. Boże, zapomniałam, jak on się nazywał. Kaczyński, tak? Ale natomiast, żeby nie wiedzieć innych podstawowych rzeczy, jak wygląda właśnie prezydent Polski, jak, nawet nie wiem, tam pomylić Biedronia z Hołownią, zdaje się, tak? No to jest po prostu, to jest jakiś... Nie wiem, no mój mózg chce eksplodować, jak to widzę, tak? Chce eksplodować, po prostu. Jak ja to oglądam, jak ja to obejrzałem, to normalnie, no może nie zwariowałem, no tak się mówi, to jest taka metafora przeniośnia oczywiście, ale na pewno muszę wam powiedzieć, że moje odczucia to było, że nie wiedziałem, czy się właśnie śmiać z tego, no można było się pośmiać przez chwilę, ale po
dłuższej refleksji można było po prostu zwątpić. PSL? Polskie Stronnictwo Ludowe. Polska? Polska? Solidarna może? Polski Stan Ludności? Przepraszam cię najmocniej. Nie mam pojęcia. Na to bym nie wpadł po prostu. Partia Społeczna Ludowa, coś takiego. Partia Społeczna Ludowa. Polski symbol linarny? Nie. Polskie Stowarzyszenie Ludowe. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że ci ludzie faktycznie idą do głosowania. Idą, oddają swój głos. Oni nie wiedzą, jak wygląda Dudu, nie wiedzą, jak wygląda Mencen. Ale dobrze, idą, skreślą coś. Dadzą X, bo tyle umieją. Wiedzą, że trzeba postawić jeden. Tak, że nie można. No, niektórzy robią celowo, żeby głos był nieważny. To oczywiście o tym można dyskutować. Niektórzy robią tak, że może nie wiedzą i z każdej partii sobie kogoś skreślą, tak? No bo mogą też tak tacy być. Takie omnibusy. Ale generalnie oni oddają później swój głos. I później taki exit poll na nielegalnych wyborach, nielegalne wyniki, nielegalne głosowanie, nielegalne wszystko, komentowałem to, ogłasza, że PiS ma 30 parę %, tak, Koalicja Obywatelska jest druga i tak dalej, tak, już wszyscy poznali wyniki tego głosowania. No i kto poszedł zagłosować? Kto poszedł? Ja się pytam, bo można żyć faktycznie, tak jak mówię, w jakiejś niewiedzy. Można czegoś nie wiedzieć. Otóż tak, my nie musimy wszystkiego wiedzieć. Nie musimy po prostu się na wszystkim znać. Ktoś, kto się zna na wszystkim, to jest po prostu dupa, a nie ekspert. Bo można się znać na kilku, powiedzmy, dziedzinach, ale na wszystkim się nie da znać. I to jest też prawda taka życiowa. Wymień mi dwóch kandydatów na prezydenta, na które będziemy mogli zagłosować w tych wyborach. Nie zagłosują na prezydenta, bo to do parlamentu są wybory. Fana gapa. Duda. A drugi? Bosak. Okej. A tak czy nie? Bo nie pamiętam nawet. Bosak może być w przyszłości kandydatem, jak najbardziej. Ale w tych wyborach będzie? A kto będzie z Konfederacji? Nikt. A, dobra. Daszło? Biedroń? Nie. On nie? Nie. Kurde, a kto? Jestem ciekawa teraz. Nikt. Czemu? To są parlamentarne. Ale żeby nie wiedzieć tych podstawowych rzeczy, które były w tym programie, które były takie pytania, jakie zostały zadane, no to już jest więcej niż porażka. To jest, tak jak powiedziałem na wstępie tego vloga, tak zwany obraz nędzy i rozpaczy. Obraz nędzy i rozpaczy. No i widzicie, później są takie tego typu rezultaty. Dudę chyba, chociaż nie wiem w sumie ile on już rządzi. Nie, już nie na Dudę. Już były dwie kadencje. Tak? A dobra, to nie wiem. To kogo innego byś obstawiła? Chciałabym powiedzieć, że Mata, ale go by nie dali. No nie, faktycznie nie. Tak mamy. I w sumie to oni, ci ludzie, ja powiem tak, oni pomagają tym politykom. Oni im pomagają, żeby właśnie oni dostali się do tej władzy, żeby oni się dostali do tego koryta. Tacy ludzie właśnie im pomagają, bo oni nie wiedzą nic, nie interesują się niczym, ale jak jest mobilizacja, to tak, wiecie, polskojęzyczni politycy z szabelką hurra na Rosję, to tutaj była taki był sygnał, komenda, wszyscy przeciwko PiS, hurra, idziemy do głosowania. Tak, i oni poszli do tego głosowania, no i co, no i wyszło jak wyszło. Tak, teatr dla gojów, jak ja to powiedziałem ostatnim razem. No i po prostu zagłosowali. Mamy dalej to samo. Nic się po prostu nie zmieniło. Ja nie wiem, co, bo ten film będzie teraz później opublikowany. Jego kręcę 23 października. Więc ja nie wiem, co się jeszcze wydarzy do tego czasu, jak ten film będzie opublikowany. Macierewicz. Antoni Macierewicz. Thank you.
jeszcze wszystko zdarzyć, jak w tej piosence. I wszystko się może zdarzyć, ale nie będę śpiewał, bo nie wiem, śpiewał to by, gdyby ściany miały uszy, to by popękały. Dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy widzowie, napiszcie jakieś komentarze, co wy uważacie na ten temat, co wy uważacie w tej kwestii ludzi, jaką oni posiadają wiedzę. Czy tacy ludzie są zdolni psychicznie do głosowania? Bo ja śmiem wątpić, żeby oni mieli zdrową psychikę do głosowania. No, nie wiem, czy nie trzeba by przechodzić jakichś testów medycznych albo testów na inteligencję, żeby pójść i zagłosować. No. Tylko żeby nie było tak, że jak jest w szkole podstawowej czy w jakiejś szkole średniej, że jeden ściąga od drugiego. Ja miałem takiego kolegę na studiach, na tych, których nie skończyłem, na AGH, i on chciał ściągać, ale byliśmy podzieleni na grupy, na grupę A, na grupę B i tak dalej. I był taki profesor i on no, dał nam po prostu sprawdziany, tam trzeba było pozaznaczać odpowiedzi i ten kolega, on był urodzonym tak zwanym szczęściarzem i on wtedy odpisał wszystkie odpowiedzi od gościa, który dobrze umiał, ale był w innej grupie. Tak, i on odpisał te wszystkie odpowiedzi na swojej kartce, napisał, że jest z jego grupy, a żeby oddać tą kartkę temu profesorowi, ja nie wiem, jak ten profesor się nie kapnął, bo ten gość normalnie prawie że usiadł na kolanach tego swojego kolegi obok niego, żeby był w tym samym rzędzie, gdzie po prostu była grupa B. No, takie jaja, takie jaja. I taki gość, on nie grzeszył też inteligencją na tych studiach. Widać było, że no, ale on miał duże szczęście, on po prostu, nie wiem, no wszystko się robiło samo za niego, tak? Ilu jest posłów w Sejmie? 460. Tak. Za dużo. 250? 46? I on zdał wtedy ten test. Zdał jako jeden z nielicznych. No ale co? Co z tego? Co z tego? Jak odpowiedzi nie były jego. Tak? Dokładnie tak. I tu jest gdzieś podobny przykład na to właśnie, jak to nasze społeczeństwo działa, w jakiej żyje niewiedzy, jak jest po prostu no głupie i ciemne. No co tu dużo mówić? Głupie i ciemne społeczeństwo, jak ja to powiedziałem, głupi, ciemny, zacofany naród. I nie mówię to, żeby obrażać Polaków, ale takie są moje gdzieś wnioski, bo co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Jak chcecie, to komentujcie, napiszcie właśnie swoje opinie. Zachęcam was do subskrypcji tego kanału, zachęcam was do zostawienia pierdółek w postaci łapek w górę. No i co więcej, możecie udostępnić ten czy inne filmy, które oglądacie, żeby się niosły w otchłaniach YouTube'a. Dobrze, ja już kończę moją kawę, zmierzam do domu. No i tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa, pa. A tego pana znasz? No, prezydent to chyba nazywa Rafał się? Rafał Trzaskowski. Prezydent miasta. Tego. No ja stąd nie jestem. I bisz. K.O. Koalicja Obywatelska. To jest Konfederacja. Krajowa organizacja. Obywatelska? Tak, ale co? Kancelaria? A czy Polska jest w ogóle republiką? Tak. Na pewno? Na pewno. Nie, chyba nie. Królestwem jest? Nie. To czym jest? Nie wiem, krajem?